Witam, moi państwa, bardzo, bardzo serdecznie. Przywitała nas orkiestra Jinta Lamuta z Japonii. Zespół klezmerski z Japonii to niebywałe wydarzenie. Bardzo, bardzo was serdecznie witamy. Zagrajcie proszę coś jeszcze. Can you play a little bit? Something happy, Freilich. Będziemy ich mogli zobaczyć jutro na koncercie, tutaj na placu. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz już zapraszamy na nasz szabatowy wieczór. Prosimy usiąść i zaczynamy nasze spotkanie, nasze 15 już spotkanie. To już 15 festiwal Warszawa Singera. Bye, 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 bye. Raz. Ja ba ba baj, 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 ja ba baj, baj, baj. Ja ba ba baj, 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 baj. Ja ba ba baj, 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 baj. Ja ba ba baj, baj, ja ba 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 baj, baj, baj. Baj. Dziękujemy aktorzy Teatru Żydowskiego, przedstawię ich jeszcze potem. Witam serdecznie na naszym 15 spotkaniu jubileuszowy w
festiwal Warszawa Singera. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości z całego świata, warszawiaków. Dziękujemy bardzo, że po raz kolejny zechcieliście Państwo być tutaj razem z nami. Witać szabat. Za chwilę będzie zmierzch i przywitamy szabat. A teraz bardzo proszę o głos panią Gołdę Tencer, dyrektor Fundacji Shalom, dyrektor Festiwalu Warszawa Singera. Dziękuję. Proszę Państwa, tradycyjnie muszę zacząć w jidysz. Kinderjuren, süße Kinderjuren. Ewig bleib ihr wach in meinen Kuchen. Wenn ich tracht für neuer Zeit, wird mir also ein Bank in Leid. Hoch wie schnell bin ich schon alt geworden. Baszewi Singer mówił, że język jidysz nie jest językiem martwym, tylko zmarłych. Proszę Państwa, 15. Festiwal Warszawa Singera, ale też 30-lecie Fundacji Shalom. To jest naprawdę... Proszę Państwa, rzadko wymieniam, bo podziękowania zostawiam sobie na finał, ale jednak muszę powiedzieć, że od 15 lat ten festiwal ze mną przygotowuje Iza Teodorkiewicz, Hanna Pałuba, Bożena Pika i Anna Federowicz. I chciałam powiedzieć, o, scena nam zasłoniła. Tutaj za sceną próżna 14. W tym miejscu będzie się mieścił Teatr Żydowski. Nie chcę, żeby było dzisiaj smutno, ale gdy patrzę w prawą stronę, nie widzę mojego, naszego teatru, za to widzę parking samochodowy. Tak, będzie nowy i muszę Wam powiedzieć, że to jest już oficjalnie dzisiaj podane, że na remont tego budynku miasto Warszawa przeznaczyło 150 milionów złotych. Brawo! Dzięki. Jeżeli mówimy o podziękowaniach, to zwykle na końcu zapominam. Podziękuję pani Marcie Grudzińskiej oraz wolontariuszom za ten piękny stół, który nam tutaj przygotowali. Bardzo wam, dziewczyny, dziękujemy. Też dziękuję restauracji Charlotte Cafe Manora za ufundowanie chałek, a te piękne dwie duże chałki ufundowała koszerna piekarnia Peterek. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy koszerne chałki, koszerne wino, wszystko jest tak, jak trzeba. Bądźcie święci, bo ja Hashem, wasz Bóg jest święty, mówi Wajkra, Księga Kapłańska. Podczas szabatu nie przestrzeń, ale czas jest uświęcony. Inne święta obchodzimy w miejscach, w różnych miejscach. Na przykład święto Sukot obchodzimy w szałasach. Święto Simchat Tora tańczymy torami z torami w synagodze. W święto Hanuka, Pesach siedzimy w domu, bo w Pesach zapalamy świeczki hanukowe, w Hanukę zapalamy świeczki hanukowe, a w Pesach jemy macę i mamy seder, czyli też taki piękną kolację. Na święta inne też jesteśmy w miejscach. Jedynie szabat jest w czasie. Szabat jest wszędzie tam, gdzie choćby jest jeden Żyd. Czy to na wczasach, czy to a może w samolocie, czy w kosmosie, czy wszędzie. Tam, gdzie są Żydzi, tam jest szabat. Bo to, tak jak mówił Jehoszua Heschel w swoich pięknych książkach o szabacie, szabat jest świątynią. To świątynia w czasie, to wyspa w czasie. Uveyom, 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 uveyom ha-shabbat. Uveyom, 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 uveyom ha-shabbat. Uveyom ha-shabbat, kvel fasin b'nei
Hajsza na te mimim. Uwejom, hasz szabat, chwel pasim benejsza na te mimim. Bom, bom, biri bom, biri bom, bom, biri bom, biri bom, 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 biri bim, jabo bom, jabo bom, 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 biri bom, 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 biri bom, 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 jabo bom, jabo bom, bom. Uwejom, 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 haszabat. Uwejom, 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 haszabat. Uwejom, haszabat, kwerpasim benej szanatemimim. Uwejom, haszabat, kwerpasim benej szanatemimim. Bom, bom, biri bom, biri bom, bom, biri bom, biri bom, 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 biri bom, biri bom, biri bim, bom, 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 biri bom, biri bom, bom, biri bom, biri bom, 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 biri bom, biri bom, bom. Przez 6 dni Bóg stwarzał świat, a 7 dnia odpoczął i uczynił ten dzień dniem świętym i pobłogosławił ten dzień. Czytamy o tym w Księdze Bereszit, Księdze Rodzaju, a w kolejnej księdze, Księdze Wyjścia, Bóg w 4 przekazaniu mówi: i będziesz ten dzień święcił jako dzień święty i jako dzień błogosławiony. To znaczy, że ten 7 dzień jest nie tylko dniem odpoczynku, ale też dniem głębokiej relacji z Bogiem i z ludźmi, i z sobą samym, i także z rodziną. Żydzi bardzo czekają na szabat. Już od niedzieli do piątku szykują się na szabat i czekają, kiedy zapadnie zmierzch, kiedy zajdzie słońce i kiedy pojawią się na niebie 3 gwiazdy. Wtedy już wiemy, że na pewno będzie szabat, bowiem napisane jest w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżeszowym: i będzie wieczór, i będzie poranek, dzień pierwszy. I będzie wieczór, i będzie poranek, dzień drugi. Więc Żydzi zaczynają swój dzień od wieczoru. Więc dzisiaj wieczorem będzie już ta noc, będzie już należała do soboty. To już będzie szabat. W kalendarzach żydowskich można znaleźć godziny i my stąd wiemy, o której godzinie dzisiaj będzie szabat. Zdaje się, że to jest 19:25, tak jak patrzyłam. Żydzi o szabacie mówią: nasza królowa, nasza oblubienica. I dlatego mamy biały obrus. Dlatego zwykle na szabat ubierają się szczególnie małe dziewczynki na biało, ale też i kobiety mają jakiś biały element. Wszystko jest wysprzątane, wszystko już jest przygotowane do nadejścia królowej. A w synagogach modlą się Żydzi i śpiewają pieśnię Lecha Dodi, czyli przybywaj królowo, przybywaj ulubienico nasza, oblubienico. I teraz właśnie ta pieśń Lecha Dodi. Lecho dojdi, lecho dojdi li kraskalo, penei shabos nekabelo. Lecho dojdi li kraskalo, penei shabos nekabelo. Lecho dojdi, lecho dojdi li kraskalo, penei shabos nekabelo. Lecho dojdi li kraskalo, penei shabos nekabelo. Szabat zaczyna się od zapalania świec. Jedna świeca mówi: pamiętaj o szabacie, zachor.
Druga świeca, szamor, mówi: przestrzegaj szabatu. Nie tylko o nim pamiętaj, ale też pamiętaj, że istnieją nakazy i zakazy i pewne rytuały, których należy przestrzegać. W Księdze Wyjścia Szmot czytamy: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcać. To znaczy, że człowiek powinien, tak jak Pan Bóg, przez 6 dni być kreatywny, coś wytwarzać, pracować, ale 7 dnia wycofać się z tej kreacji i po prostu nie tylko odpoczywać, ale też uświęcać ten właśnie dzień. I teraz zapalę świecę i powiem błogosławieństwo po hebrajsku, które mówi: błogosławiony Ty Hashem, nasz Bóg, Król Świata, który uświęcił nas swoimi przykazaniami i nakazał nam zapalać świecę na szabat. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem b'mitzvotav vetzivanu lechadlik ner shel Shabbat. Żydzi, przychodząc z synagogi do domu, witają 2 aniołów. Jeden anioł jest dobry, drugi anioł jest zły. I jeżeli anioł dobry widzi, że jest szabat, tak jak dzisiaj u nas tutaj są chałki, jest wino, piękny stół i zapalone świece, to anioł dobry się cieszy i mówi: i oby tak następnego szabatu. A zły anioł musi powiedzieć ze smutkiem: amen. Jeżeli nie ma tego szabatu, to cieszy się wtedy zły anioł, ale dzisiaj na pewno się cieszy dobry anioł. I śpiewa się taką pieśń Shalom Aleichem, czyli: witajcie aniołowie, pokój wam aniołowie piastujący, aniołowie najwyższego, króla nad królami, niech będzie błogosławiony. Shalom aleichem, malachei shalom, malachei elyon. Mi melech, malachei hamlachim, bakadosh baruch hu. Poachem shalom, malachei shalom, malachei elyon. Mi melech, malachei hamlachim, hakadosh baruch hu. Boachem hashalom, malachei hashalom, malachei elyon. Mi melech, malachei hamlachim, hakadosh baruch hu. I teraz rodzice błogosławią dzieci, a potem śpiewana jest pieśń wychwalająca żonę, wychwalająca matkę, dziękując jej za opiekę nad domowym ogniskiem. Ta pieśń nazywa się Eishes Chayil. Bowiem w judaizmie najważniejsza jest rodzina, najważniejsza jest ta wielopokoleniowość i przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie. Małżeństwo i rodzina, dzieci. Na tym opiera się w zasadzie cały sens żydostwa. Nawet nie na synagodze, nie na gminie, nie na społeczności, ale właśnie na rodzinie. Mówi się Beit Nean. Ten zwrot mówi o tym, że rodzice żyją według zasad judaizmu i przekazują to swoim dzieciom, dając
przykład poprzez swoje zachowanie, poprzez to, że obchodzi się szabat i inne święta. Na przykład ogół zasad właśnie panujących w domu żydowskim, miłość, troskliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, to wszystko określa się jako shalom bayit, czyli pokój domowy. To znaczy, że trzeba wyzbyć się swojego egoizmu i trzeba tak wszystko robić w domu, żeby jak najdłużej i trwale zachować właśnie shalom bayit. I o tym jest piękna pieśń z Mires. Monika Chrzostowska. Gedenkst du jene süße Zeiten, wenn mir seinen Kinder noch gewähnt? Wie die Mame pflegt uns dann begleiten, wenn wir pflegen in Heider gehen. In der Tate pflegt schreien in Gewellern, weil das sind kost die Zeit noch, weil Schabes wird der Tate wel. Herrn, wusst ich hast gelernt die ganze Woche. In Schabes pflegt der Tate sogn in Germanschik, wo mir Herrn etwas gibt's. Und wenn die Flecks nicht kennen, pflegt mit dem Kantschik a rein Zimblen geht der Schmitz. Und dann pflegt man da, wenn ein Minche mit Aminien nicht bejechides. Ich pflegt dann seine große Simche, wenn der Tate pflegt sin gens mires bei dem Schale schiedes. Oh, i bonne hamigdosh, i bonne hamigdosh, i bonne hamigdosh irzion te male. I bonne hamig do shir tzion te male. Vesham do shir shir chodosh uvir nononale. Shom do shir shir chodosh uvir nononale. Ay, ay, i bonne hamig do sh, i bonne hamig do sh, i bonne hamig do shir tzion te male. I bonne hamig do sh. Ircion te małe. Monika Chrzostowska, dziękujemy. I teraz, kiedy już są zapalone świece, o, moje zgasły, zapalę je jeszcze raz, bo chciałabym, żeby jednak były. Słuchajcie, można. Jeszcze nie ma szabatu tak naprawdę. Ale teraz błogosławieństwo wina. Wino jest symbolem radości. Zostało nam dane od Boga. Każde święto żydowskie zaczyna się od błogosławieństwa wina. Błogosławieństwo wina towarzyszy nam i przy święcie Pesach, i Rosh Hashana, i przy każdej ważnej uroczystości, przy ślubie, i przy bar mitzwie, i przy obrzezaniu, czyli Brit Mila. No nie ma święta żydowskiego, nie ma stołu żydowskiego bez wina. I my teraz też... Słuchajcie, no to jest sok. Można sokiem, można winem. Ważne, żeby było koszerne. A to jest koszerne ze sklepu koszernego tutaj spod synagogi. Pani Gołdo? Ale nie upije się pani. Proszę teraz sobie nalać też sok. I wspólnie razem zrobimy kidusz. Weź tam polega. Błogosławiony jesteś Ty, Hashem, Król Świata, Stwórco owoców winorośli. Barucha ta Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Pri Hagofen. Amen. Freitag. Sobota. Sobota zbliża się.
Was es Kind der Freitag auf der Nacht, oi Sarah vergenigen. Die Bube mit den Kindern soll beachten, sei sie in ihren Stil anigen. Fleg die Mame mit den Euren, legt sie Bumken mit der Käppele, der Tate mit den Finger wie das Nack. Fleg die Bube mit den Geuder und sie schocklen mit der Käppele, oi wei wie Geschmack, oi wei wie Geschmack. Ja, di, di, ja, di, di, ja, di, di. Yadi 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 bom. Yadi di yadi bom yadi bom yadi yadi bom yadi bom bom. Yadi di yadi bom yadi bom yadi bom yadi yadi bom bom. Yadi di yadi bom yadi bom yadi bom yadi yadi bom bom. Na stole szabatowym królują chały. Dwie chały, bo Pan Bóg dał dwie porcje manny, kiedy Żydzi szli przez pustynię. Kiedy uciekli z Egiptu i szli przez pustynię, Pan Bóg dawał im mannę i przepiórki, żeby mogli przeżyć. I przed szabatem dawał im zawsze dwie porcje, żeby nie musieli w szabat pracować. A więc na pamiątkę tego mamy dwie chałki przykryte serwetą, bo mówi się, że chałki są trochę zazdrosne, że najpierw błogosławi się wino, a potem błogosławi się chałki. Zwykle serwety są bardzo, bardzo ozdobne i bardzo piękne. A teraz błogosławieństwo chałek. Trzymasz mi? Trzymasz mi? Okej. Okay. Zwykle się te chałki podnosi do góry. One są bardzo piękne, bardzo długie. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król Świata, który wydobywasz chleb ziemi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. I teraz proszę, weźcie chałki Państwo. Poczęstujcie siebie i tych, którzy stoją. I mówimy Szabat Shalom. A może Państwo, nauczę Was Szabat Shalom. To proste, ale głośniej. Szabat Shalom! Szabat Shalom! Super. I teraz piękna pieśń o błogosławieństwie, a my będziemy częstować chałkami. Błogo jest, błogo jest, błogo jest, błogosławić, że w ten czas jednak nas całkiem nas nie zostawił. Niech trwa w każdym z nas ten błogosławieństwo czas, Jego imię najwyższy głos. I tańcem, i piosenką, tą radością i podzięką błogosławić będziemy Go. За хлеб, за соль, за лзи, за буль, за ту гойность и за миси полны стравы, за то, же скончилище часы подле кровавые, зле. О, деньки ти, татеню ласкавы, ой-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 ой, Порух ще охальну мішелой, Порух ще охальну мішелой, У ту Бохаїну, Порух у порух ще мой, Ломір але беншено фазой, Благославим нехай бенде он, За те, що жив тут.
небесом, позволь свое имя хвалить нам. На небесных лонках ты чест пан. Геннадий Ицхаков. В Szabat nie można się smucić. Myśleć o przykrych rzeczach, o troskach dnia powszedniego. Trzeba oddzielić sakrum od profanum. Mówimy kadosz od haj. Musimy tylko myśleć o dobrych rzeczach, o dobrych sprawach, o szczęściu, o miłości. Rozmawiać z rodziną o pogodnych rzeczach. Nie możemy myśleć o interesach, o tym, co nas martwi na co dzień. To przecież jest dosyć niecodzienny dzień. To jest dzień poświęcony Bogu, poświęcony rodzinie, poświęcony sobie. Na Szabat dostajemy drugą duszę. Mówimy neszama yetera, aby móc spokojnie wszystko przeżywać, aby móc podwójnie wszystko przeżywać, aby móc podwójnie móc zjeść i wypić i cieszyć się, ale przede wszystkim, aby chłonąć nauki Tory, aby móc słuchać rabina, aby móc czytać dużo, bo tak właśnie wygląda Szabat. To czas modlitwy, to czas czytania, to czas rozmowy i też wykładów, warsztatów zwykle rabini w synagogach nauczają. Kiedy Szabat odchodzi, nasza druga dusza także odchodzi, a my na Hawdale wąchamy wonne zioła, po to, aby pamiętać, jak Szabat wspaniale smakuje. Singen mir es, klingt es so schön. Dus hat noch gesingen, die Bube mit dem Sein. Wenn sie sind in Kinder noch gewein. Oi, 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 oh, das soll. Sche wieder nicht und klingt das in der Asaprella. Asaprella sind sche Kinder, oh, das soll. Sche wieder nicht und klingt das in der Asaprella. Klobir alle gehen. Mir einigen du, singen mir zusammen, singen mir zusammen, singen mir, es klingt es so schön. Du schott noch gesingen, der Tate mit der Mamen, wenn sie seinen Kinder noch gewein. Oi, 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 oh, das soll, ja, die der Nigen klingt das in der Asaprelle, singen Kinder, oh, das soll, ja, die der Nigen klingt das in der Asaprelle, wo wir alle gehen. Hab mir einigen du mit Maseln, mit Bruche, mit Maseln, mit Bruche, singen mir, es klingt es so schön. Du schott noch gesingen, die ganze Bespuche, wenn sie seinen Kinder noch gewein. Oi, 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 oh, das soll ich ja wieder liegen, klingt das in der Asaprelle, singt ja Kinder, oh, das soll ich ja wieder liegen, klingt das in der Asaprelle, wo wir alle Schüsse rasen. Ai, ja, bye, bye. Ya bye 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 bye. Przez 6 dni wydaje nam się, że to my jesteśmy twórcami świata, no bo przecież kreujemy ten świat, burzymy, ścinamy drzewa, budujemy domy i wydawałoby się, że świat należy do nas, że to my stwarzamy. 7 dnia pozwalamy sobie naprawdę, pozwalamy, żeby Bóg zobaczył, że my szanujemy to, że to właśnie On jest tym stwórcą świata. Pokazujemy
swoim wycofaniem się z tej kreatywności pokazujemy, że to nie my jesteśmy stwórcami świata, to Bóg właśnie stworzył świat i On nadal nim kieruje. W szabat pewne rzeczy robimy, od innych się wstrzymujemy. Mówiliśmy, że modlimy się, że jemy, że rozmawiamy, ale też pewnych rzeczy nie robimy. Przede wszystkim nie pracujemy, nie chodzimy do pracy, nie używamy telefonów, nie używamy mikrofonów. My teraz jeszcze nie ma zmierzchu, więc możemy używać mikrofonów. Już za chwilę, kiedy zapadnie zmierzch, już będzie szabat. Zapraszam. Kantor na szabat. Był kantor do miasteczka na sobotnie modły, oj na sobotnie modły. Przyszły go przywitać trzy znakomitości, oj trzy znakomitości. Jeden krawiec, drugi kowal, a trzeci woźnica. Krawiec się odzywa, ajajajajajajaj, jak on się modlił, jak on się modlił, jakby równy siekrzył igłą i żelazkiem po nim śmignął. Aj, to jest kantor, ajajajajajajaj, jak on się modlił. Potem kowal się odzywa, potem kowal się odzywa, ajajajajajajaj, jak on się modlił, jak on się modlił, jakby walił młotem tęgim, jakby ścisnął w jego pcęgi, aj, to jest kantor, ajajajajajajaj, jak on się modlił. Woźnica się odzywa, woźnica się odzywa, ajajajajaj, jak on się modlił, jak on się modlił, jakby sobie wiochł, zakrzyczał, ścisnął lejce, strzelił z bicia, aj, to jest kantor. Ajajajajajajaj, jak on się modlił. Przybył kantor do miasteczka, jak on się modlił, jak on się modlił, jak on się modlił. O, jak on się modlił. Henryk Reifer, dziękujemy. Nie możemy w szabat zapalać ognia. A więc nie gotujemy. Teraz trochę o jedzeniu. Posiłki szabatowe są bardzo, bardzo tradycyjne i bardzo pyszne. I w zasadzie w każdym domu żydowskim są takie same. W piątek trzeba zjeść gefilte fish, czyli faszerowanego karpia. Trzeba też zjeść śledzie. Po rybie następuje zmiana naczyń, bowiem nie jada się na tych samych naczyniach mięsa i ryby. I je się rosół, a prosole je się już pieczone, czy to kurczak, czy gęś, czy indyk, a potem deser i potem już tylko pieśni i rozmowy do późna w nocy. Ponieważ nie zapala się ognia, więc w piątek przed szabatem przygotowuje się wszystkie potrawy, na przykład czulęt. Kto wie, co to jest czulęt? Wszyscy? Wszyscy. Czulęt to taka potrawa jednogarnkowa, kasza, mięso, warzywa. I to kiedyś dawniej wkładało się do pieca, obecnie stawia się na platach. Jak ktoś nie ma pieca, to stawia się na takim placie elektrycznej. I stoi przez całą noc po to, żeby w sobotę, jak Żydzi przyjdą z synagogi po porannej modlitwie, która zwykle trwa od 9 do 11.30, to żeby właśnie zjeść gorący czulęt. Wtedy się je sznycle, które też stoją na tej płycie elektrycznej i różne sałatkę jajeczną, gehackte cybelech, gouda robi i gehackte leiber,
tak? Właśnie. Gehackte Zunge. Wątróbkę. Najlepszą wątróbkę robi pani Gołda i moja mama. Natomiast warto właśnie też powiedzieć, że potem następuje tak zwany odpoczynek szabatowy, czyli szabat szluf. Wszyscy idą spać albo idą na spacer i następuje trzeci posiłek, sałatki zwykle, a potem już hawdala, czyli zakończenie szabatu, czyli oddzielenie dnia świętego od dnia powszedniego. Zapala się taką plecioną świecę hawdalową, wącha się, tak jak już przedtem mówiłam, wonności i gasi się tę świecę winie. I tak następuje już niedziela, pierwszy dzień pracy w Izraelu. Prawda, Izraelczycy? Wy zaczynacie w niedzielę, my zaczynamy w poniedziałek tutaj dzień. Tekst Kasrylewka, Shoem Aleichema, też wspaniałego pisarza żydowskiego, który pisał w języku jidysz, tak jak Isaac Bashevis Singer. Co Żyd potrzebuje na szabes? Czy jest do pomyślenia, aby nie było ryby? Nawet jeśli tak się zdarzy, to będzie mięso. A jeśli nie będzie mięsa, to znajdzie się śledź. A jeśli nie będzie śledzia, no to będzie hała. A jeśli nie będzie hały, no to będzie chleb z cebulą. No a jeśli nie będzie chleba i nie będzie cebuli, no to zawsze znajdzie się sąsiad. On pożyczy, a za tydzień mu się odda. Za tydzień sąsiad pożyczy się od niego. I świat jakoś tak, to takie kółko jakoś się kręci. I teraz mamy piosenkę Bulbes. Teraz Zonszon Kimen de Gehile. No przepraszam, jakieś zmiany za moimi plecami w programie. Zonszon Kimen de Gehile. Gesollet euch von Herzen, macht men alle heim. Euch der Imet los nicht drehen, singen mir alle. Ist nicht doch ein bissel Bronn von Lomir trinken Main. Mein Heim ist doch Heim, wo's darf noch der Ried. Oi, 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 soll schon kommen die Geile. Soll schon kommen die Geile. Soll schon kommen die Geile. Mashiach kim schon bald. Soll schon kommen die Geile. Soll schon kommen die Geile. Soll schon kommen die Geile. Mashiach kim schon bald. Se zadorfen kule chayev. Seid nicht ken naronim. In fün sindigen Mashiach gicher kimen wel. Ach du Tate mein Himmel. Zweiden bnei Rachmonim. Zeh Mashiach zol nicht kimen, a bissel zu spät. Oi, 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 zol schon kimen die Geile. Zol schon kimen die Geile. Zol schon kimen die Geile. Mashiach kim schon bald. Zol schon kimen die Geile. Zol schon kimen die Geile. Zol schon kimen die Geile. Mashiach kim schon bald. Stanzen Bäumer in die Wälder, Stern auf den Himmel, Reppis rollt der Mechitten, dreht sich in der Mitte. Oi, zwett sich ewigen Mashiach, wind sein tiefen Riemel, wenn wird der Herren, ist ein viele wenige Lied. Oi, 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 soll schon kommen die Geile. Soll schon kommen die Geile. Soll schon kommen die Geile. Mashiach kim schon bald. Soll schon kommen die Geile. Soll schon kommen die Geile. Soll schon kommen die Geile. Mashiach kim schon bald. Hey! Bulbes. To tutaj Teresa. Tak, tak. Teresa, czy ty masz mikrofon? Teresa Wrońska, dyrektor artystyczny, dyrektor, przepraszam, muzyczny
Teatru Żydowskiego. Szanowni Państwo, tak pomyśleliśmy sobie, że skoro od 15 lat spotykamy się na wspólnych kolacjach szabasowych, to wypadałoby, że Państwo przyswoili sobie chociaż jedno słowo żydowskie poza szalom, szabat szalom, czy jakieś tam git szabes i tak dalej. I to słowo jest bardzo tajemnicze. Proszę tutaj się nie włączać, bo tutaj Państwo siedzący wiedzą, co to znaczy. Ale proszę strzelać, drodzy Państwo, co może znaczyć słowo bulbes? Bulbes. Bulbes. Kartofle, takie. Ziemniaki, drodzy Państwo, ponieważ tak się składa, że większość Żydów zamieszkujących Polskę raczej klepało biedę. W związku z tym powstała taka piosenka o tym, jak to dzień w dzień się je ziemniaki. I teraz zadanie dla Państwa jest takie. Pada nazwa dnia tygodnia, zintyk, czyli niedziela. Państwo odpowiadają bulbes, czyli ziemniaki. Montik, Państwo odpowiadają bulbes. Dienstag in Mittwoch, czyli wtorek i środa, Państwo bulbes. Donnerstag in Freitag, Państwo odpowiadają bulbes. Shabbos fara nowine, czyli w sobotę dla odmiany, czy jako nowina, bulbes kigele. To my już my zaśpiewamy, bo to dwa słowa, to trochę trudniej. Czyli kugiel. Bulbes kigele. Ziemniaczany. Dobra, kugiel ziemniaczany. In Sintik, weiter bulbes. To jest dla Państwa zadanie. Jedziemy? Jedziemy. Tak, byłoby dobrze. Szanowni Państwo, ja zaśpiewam najpierw po widzisz, żeby Państwo się zorientowali, gdzie to bulbes, a później przetłumaczę, żeby Państwo wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Uwaga! Zintik, Państwo, bulbes! Muntik, bulbes! Dienstag in Mittwoch, bulbes! Donnerstag in Freitag, bulbes! Shabbos fara nowine, bulbes! Kigele in Sintik, weiter, bulbes! Ale wszyscy głośno i razem to bulbes. No tak. Jedziemy. Od początku. Zintik, bulbes! Muntik, bulbes! Dienstag in Mittwoch, bulbes! Donnerstag in Freitag, bulbes! Shabbos fara nowine, kigele in Sintik, weiter, bulbes! Po polsku. Niedziela, bulbes! Poniedziałek, bulbes! Wtorek i środa, bulbes! Czwartek, bulbes! A w sobotę dla odmiany kugiel ziemniaczany, niedziela znowu bulbes. No brawo, brawo. Super, brawo. Widać, że 15 lat odbywa się Festiwal Singera. 15 lat. Tutaj właśnie w Warszawie. A tutaj w Warszawie na Próżnej, na Placu Grzybowskim, na Nalewkach i Miłej tętniło kiedyś życie żydowskie. Tutaj rozbrzmiewały pieśni w języku jidysz. Tutaj unosił się zapach czulentu, rosołu, gefiltej fiszy. Tu odbywały się szabaty i święta. Dzięki temu spotkaniu, dzięki tym spotkaniom, dzięki festiwalowi możemy wrócić pamięcią do tamtych dni, do tamtych czasów. I wierzę w to głęboko, że ci, których z nami nie ma, są jednak tutaj i patrzą na nas i cieszą się i widzą, że nadal jest życie, że nadal jest Leibedik, czyli tak frejlech, tak wesoło. I wszyscy tutaj razem przy tym jednym stole stanowimy taką wielką jedną rodzinę. Rodzinę festiwalową, rodzinę warszawską, rodzinę, którą spaja historia, tradycja, kultura żydowska. Dziękuję wszystkim organizatorom, dziękuję wszystkim sponsorom. Pani Gołdo, bardzo, bardzo dziękujemy. No i powoli, powoli kończymy nasze spotkanie szabatowe. Czy przyjdziecie w przyszłym roku? Tak! Przyjdziecie i my też tutaj będziemy na Was czekać jak co roku i to będzie już po raz 16. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz już wiązanka Dawid Melech. Dawid, król Izraela, niech żyje. Król Dawid. Dawid, Dawid Melech, Dawid, Dawid Melech, Dawid Melech, Izrael,
Haj wekajam, Dawid, Dawid Mejlech, Dawid, Dawid Mejlech, Dawid Mejlech Izrael. Haj wekajam, haj, haj wekajam, Dawid Mejlech Izrael. Haj, haj wekajam, Mejlech Izrael. Wszyscy! Haj, haj wekajam, Dawid Mejlech Izrael. Haj, haj wekajam, Mejlech Izrael. Dawid, Dawid Mejlech, Dawid, Dawid Mejlech, Dawid Mejlech Izrael. Haj wekajam, Dawid, Dawid Mejlech, Dawid, Dawid Mejlech, Dawid Mejlech Izrael. Haj wekajam, haj, haj wekajam, Dawid Mejlech Izrael. Haj, haj wekajam, Mejlech Izrael. Haj, haj wekajam, Dawid Mejlech Izrael. Haj, haj wekajam, Mejlech Izrael. Dawid, Dawid, Dawid. O! Napijmy się, lechaim, do stołu siadać czas. Wieczór zapach sobotnich niesie chał. Napijmy się, lechaim, za zdrowie wszystkich nas, za pomyślność i za to, co Bóg dał. Napijmy się, lechaim, gdy życie wiecznie trwa, za zdrowie tych, co blisko i tych, co poszli w dal. Napijmy się, lechaim, szałasową noc, za historię i za tradycji moc. Napijmy się, lechaim, niech życie wiecznie trwa, za zdrowie tych, co blisko i tych, co poszli w dal. Napijmy się, lechaim, w tę szałasową noc, za historię i za tradycji moc. Lechaim, lechaim, a schnepselom ihr machen. Lechaim, lechaim, für alle gute Sachen. Heute die Gläser in der Gleim. Lom ihr machen, na lechaim, lechaim, lechaim. Razem, lechaim. Lechaim, 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 lechaim. Lechaim, blinde lech, lechaim, blinde lech. Zinche, trinche, ale i na dinte szum. Tolo mi chujenen, a rańzi tulienen. In den ganeil, falsze niczego. Lechaim, blinde lech, lechaim, blinde lech. Zinche, trinche, ale i na dinte szum. Tolo mi chujenen, a rańzi tulienen. In den ganeil, falsze niczego. Lechaim, 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 lechaim. Lechaim, 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 Ebenu shalom aleichem, Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem, shalom aleichem, Ebenu shalom aleichem, Ebenu shalom aleichem, Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem. A wystąpili aktorzy Teatru Żydowskiego: Monika Zwierzchowska, Ewa Dąbrowska, Sylwia Najak, Gennady Itzhakow, Henry Krajfer, Ethel Szyc, przy pianinie Teresa Wrońska,
Proszę Państwa, powiem tylko jeszcze tak. Zapraszamy jutro bardzo serdecznie tutaj. Przez cały dzień będzie jarmark, będzie można kupić wiele rzeczy, będzie można usłyszeć też wiele, wiele koncertów tutaj właśnie na scenie, na żywo. Szczególnie zapraszamy na klezmerski koncert wieczorem. Tak samo w niedzielę zapraszamy wieczorem o godzinie 19 na występ genialnego skrzypka Aria Malikainu, chyba tak się to wymawia. W każdym razie to będzie niesamowity koncert. Zapraszamy serdecznie na wszystkie nasze jutrzejsze wydarzenia. Ja pozwolę sobie zaprezentować kalendarz, który zrobiłam przy stole żydowskim ze znanymi szefami kuchni, który można nabyć zarówno w restauracji Sosiser, jak i na jarmarku jutro, w sobotę i w niedzielę. A może i dzisiaj, teraz, oraz w koszernym sklepie koło synagogi. Bardzo, bardzo dziękujemy. Teraz częstujcie się Państwo. A teraz, jedźcie. Proszę Państwa, śpiewamy i tańczymy wspólnie Hawa na Gila. Habis. Można tańczyć też. Można i można jeść. Trzeba nawet to wszystko zjeść. Hawa na Gila, Hawa na Gila, Hawa. Urrahim kabesame kaba, nagila hava, nagila hava, nagila velismeha. Dziękujemy bardzo. Shalom! Szabat shalom! I do zobaczenia za rok. I dziękujemy bardzo. Trudno się rozstać, bo miło jest. No ale są jeszcze, nie rozstajemy się. Jutro się zobaczymy. Przyjdźcie Państwo wszyscy na jarmark, gdzie będą pieśni, jedzenie, koncerty, kalendarze i będziemy my, artyści, dla Was. Dziękujemy. Thank you.